Przeskoki SCP-507, część druga. Przeskok 11. Odzyskanie, brak problemów. Podmiot pojawił się w wejściu do jaskini, otoczony przez gorąco prawie nie do zniesienia. Podmiot wyszedł na zewnątrz, żeby zbadać okolice. Odkrył, że cały obszar naokoło to wielkie spalone pustkowie. Większość ciepła zdawała się płynąć z dwóch słońc na niebie. Podmiot nie był w stanie określić, czy są one wyjątkowo ogromne, czy wyjątkowo blisko do planety. Podczas dalszego sprawdzenia otoczenia, słońca mrugnęły i odwróciły się, zabierając ciepło ze sobą. Podmiot spędził resztę przeskoku w najdalszym zakątku jaskini. Żądanie, brak. Przeskok 12. Odzyskanie. Podmiot znaleziono w kawiarni, przeżuwający coś, co okazało się być... Po zabezpieczeniu... Podmiot wymamrotał słowa... Więcej! 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 Po czym stracił przytomność. Podmiot odzyskał przytomność 2 godziny później i wyraził silną potrzebę zjedzenia puddingu. Zapytany, podmiot stwierdził, że widział największą kupę puddingu na świecie. Gdy spytano go, dlaczego przeżuwał, po powrocie oznajmił, że jadł wtedy kulę puddingu. Podmiot zgłosił, że widzi otaczającego po korytarzach. Halucynacje minęły po 24 godzinach. Żądanie, pudding. Odrzucono. Przeskok 13. Odzyskanie. Podmiot znaleziony w tunelu technicznym 6R-3BK bez pierwotnego ekwipunku. Podmiot miał na sobie strój podobny do obecnego wzoru fundacyjnego munduru personelu klasy D. Podmiot dokonał przeskoku w czasie posiłku w kantynie. Docelowa rzeczywistość posiadała strukturę analogiczną do fundacji z placówką w tym samym miejscu, choć wewnętrzne rozplanowanie znacząco się różni. Personel bezpieczeństwa uznał podmiot za intruza i natychmiast go pojmał. Podczas tego podmiot został pozbawiony całości ekwipunku, w tym urządzenia namierzającego. Przez pozostały okres przeskoku podmiot był cały czas przesłuchiwany, a personel analogiczny do fundacyjnego nie chciał przyjąć jego wytłumaczeń odnośnie własnego przeskakiwania między wymiarami. Informacje zebrane w przesłuchaniu po przeskoku wskazują na to, że ten wymiar posiada analogię do fundacji w postaci Stowarzyszenia do Zabezpieczania Paranormalnego. Struktura ta ma wyraźne wpływy brytyjskie, a jej przeciwnikami są utajniona grupa okultystyczna i Kościół Naprawiającego Boga. Pozostałe szczegóły są nieznane, jako że stowarzyszenie nie odpowiadało na pytania podmiotu, tylko wykorzystywało informacje, które według nich podmiot już powinien znać. Żądanie, ekwipunek zastępczy. Wyrażono zgodę. Przeskok 14. Odzyskanie. Podmiot został znaleziony, przemoczony, pokryty błotem, skrajnie wychłodzony, w kuchni kantyny w ośrodku. Podmiot pojawił się w środku ogromnego pola w czasie burzy. Podmiot próbował znaleźć schronienie przed deszczem, jednak nie udało mu się to i przez cały czas trwania przeskoku pozostawał na otwartym terenie. Po upływie nieokreślonego czasu podmiot zobaczył jakieś byty w znacznej odległości. Mimo że ciężki opad deszczu nie pozwolił na dostrzeżenie szczegółów, byty nie były do końca humanoidalne. Byty zaczęły powoli zbliżać się do podmiotu ze wszystkich stron naraz. Tuż przed końcem przeskoku podmiot był w stanie usłyszeć ciężkie, wskazujące na cierpienie i zmęczenie, oddechy najbliższych bytów. Żądanie, ciepłe ubrania. Przydzielono. Przeskok 15. Odzyskanie, brak problemów. Podmiot pojawił się w powietrzu, spadając ze środowiska zewnętrznego do podziemnego zbiornika wodnego, znajdującego się na dnie dużej jaskini. Pomimo doświadczenia silnego przepływu adrenaliny z tego powodu, podmiot zgłosił, że przebył długą drogę, zanim dotarł do lądu. Późniejsza obserwacja ujawniła ogromny otwór w stopie jaskini, przez który podmiot najprawdopodobniej wpadł. Ponadto dostrzegł łuki prowadzące do innych grot, większość z wychodzącymi z nich snopami światła, co sugerowało otwory w ich powierzchniach. Regularne pionowe rowy w ścianach wskazują na możliwość przeprowadzania wykopu, pomimo absurdalnego rozmiaru jaskini. Nie zaobserwowano innych oznak życia. W
Przed powrotem podmiot uświadomił sobie, że możliwość przeskoku naszej rzeczywistości z tak głębokich podziemi może skończyć się pojawieniem w solidnej skale. Spędził więc pozostały czas, gorączkowo szukając drogi powrotnej na powierzchnię. Gdy mu się to udało, odkrył, że otwory są znacznie bardziej rozległe, niż było to widać z dołu. Żądanie, lekcje nurkowania, odmowa. Przeskok 16. Odzyskanie. Po zauważeniu personelu fundacji podmiot podszedł do nich i poprosił o przejęcie i zabezpieczenie, wykazując się wiedzą na temat obiektów SCP, która wymagała upoważnień poziomu trzeciego. Długość czasu, w ciągu którego podmiot znajdował się poza naszą rzeczywistością, była wyjątkowo długa, wynosząc prawie 3 miesiące. W tym czasie dokonał jednak kilku ważnych odkryć, wliczając w to parę SCP niezabezpieczonych w naszej rzeczywistości, ale przechowywanych przez odpowiednik fundacji Wszechświata, w którym się znajdował. Wszystkie takie obiekty SCP są obecnie zabezpieczone. W czasie tych 3 miesięcy podmiot został pracownikiem odpowiednika fundacji z równoległego wymiaru, awansując zdecydowanie szybciej, niż robiłby to pracownik fundacji przyjęty w tym samym dniu. W czasie przeskoku do naszego wymiaru podmiot był najwyraźniej na akcji polowej, próbując przechwycić odpowiednik naszego SCP. Co ciekawe, nasza fundacja wysłała mobilną formację operacyjną w dokładnie tym samym celu tego samego dnia. Dalsze zbieżności między tamtym wszechświatem a naszym są aktualnie badane. Żądanie, przyjęcie w szeregi personelu fundacji, odrzucono. Przeskok 17. Odzyskanie. Podmiot namierzony poprzez wszczepioną pluskwę. Wymagany transport medyczny do ośrodka. Podmiot nie był w stanie się poruszyć ze względu na ogromną masę ciała zmienioną na kilogramów. Główny badacz wyraził zgodę na wyjątkowe użycie SCP-394 w celu utrzymania podmiotu przy życiu i uzyskania raportu. Po odzyskaniu podmiot powiedział, że był otoczony przez naprawdę cholernie wielkie stworzenia przypominające. Szybko uwięziły go w przejrzystym pojemniku. Następnie został przeniesiony na nieznaną odległość na błyszczącą powierzchnię, gdzie stworzenia zaczęły go obserwować. Po upływie około jednego dnia do wstawiono rury. Nieznany płyn, który został znaleziony w czasie badań. Podmiot zgłosił, że rury zostały usunięte na krótko przed przeskokiem, a on zobaczył zbliżający się prawdopodobnie w celu wyciągnięcia z pojemnika. Żądanie, pomoc trenera osobistego. Doktor zgodził się pożyczyć podmiotowi swoje treningowe nagrania instruktażowe. Podmiot wykazuje olbrzymią niechęć do puddingu. Przeskok 18. Podmiot został znaleziony, wiszący za kostki na drzewie na terenie placówki. Był częściowo osłonięty ocieplonym, błyszczącym tytanowym pancerzem. Podmiot opisał świat, w którym się pojawił, jako bardziej błyszczący i oznajmił, że zaraz po pojawieniu się został zatrzymany przez lokalnych przedstawicieli prawa. Następnie został przetransportowany do najbliższej placówki produkcyjnej, gdzie został umieszczony na linii produkcyjnej, na której różne metalowe fragmenty zostały dopasowane do jego ciała. Miał niewiele czasu na zadawanie pytań, przy czym dowiedział się, że promieniowanie słoneczne jest niezwykle niebezpieczne i odbijające je pancerze tytanowe są wymagane przez prawo, aby zapobiec uszkodzeniom budynków i obywateli. Żądanie, krem do opalania i badanie wzroku. Wyrażono zgodę. Przeskok 19. Odzyskanie przez urządzenie śledzące. Podmiot został znaleziony w zamkniętej na kłódkę metalowej szopie, znajdującej się za opuszczonym domem na obrzeżu. Podmiot pojawił się w małym pokoju zawierającym kilka wyschniętych ciał. Oprócz zwłok, pokój był praktycznie pusty. Jedynymi wyróżniającymi się elementami było proste okno oraz żarówka, co chwila gasnąca i ponownie się zapalająca, przymocowana bezpośrednio do sufitu. Podmiot próbował stanąć na nogach, ale miał z tym problem ze względu na powtarzające się, nieprzewidywalne działanie nań siły. Podmiot w końcu dotarł do okna, dzięki czemu odkrył, że ten pokój to tak naprawdę kontener zawieszony w powietrzu na ogromnych łańcuchach.
Podmiot obserwował inne, podobne kontenery, przesuwające się względem niego, zawieszone na skomplikowanej sieci szyn nad całością. Poza tym, podmiot nie był w stanie dostrzec nic oprócz ciemności z każdej strony. Podmiot następnie spróbował przeczekać swój pobyt w tym wymiarze zasypiając, ale odkrył, że jest to ciężkie ze względu na nowo poznaną właściwość ciał. W czasie okresów braku światła, spowodowanych wadliwym działaniem żarówki, ciała przestawiają się do pozycji, która byłaby logiczna dla żyjących ludzi w danym momencie. Gdy podmiot patrzył przez okno, ciała zbierały się wokół niego, tak by uzyskać lepszy widok. Kiedy podmiot usiadł na podłodze, ciała siedziały tak, aby utworzyć pełny okrąg. Gdy podmiot chciał dosięgnąć żarówki, ciała ustawiły się tak, jakby chciał mu pomóc lub podtrzymać w trakcie wykonywania tej czynności. Żądanie, brak. Obszar, w który powrócił podmiot, został otoczony i poddawany jest obserwacji. Jeżeli do dnia nie zostanie zauważone żadne zjawisko wymagające interwencji fundacji, do lokalnego oddziału policji dotrze anonimowa informacja o odkryciu miejsca zbrodni, tak aby siły porządkowe zajęły się obszarem. Przeskok 20. Odzyskanie, brak problemów. Podmiot pojawił się w zatłoczonym obszarze przypominającym kasyno. Podmiot zauważył, że jedynym dostępnym rodzajem maszyny było urządzenie podobne do jednorękiego bandyty, ale nie wymagające pieniędzy do gry oraz nie zwracające żadnych nagród w domyślnym tego słowa znaczeniu. Po ustawieniu się naprzeciwko jednej z maszyn, podmiot odkrył, że po pociągnięciu za dźwignię obracające się bębny losują kombinację trzech elementów, a za każdym razem z urządzenia wysuwa się kawałek papieru ze zdaniem. Podmiot nie był w stanie określić wzoru, który łączył wiadomości z kombinacjami symboli, ale spisał listę swoich gier i ich wyniki na wszelki wypadek. Lista wyników. Klejnot, półksiężyc, szpon. Gdybyś dostał kawałek śmierci, potrafiłbyś powiedzieć, jak wielka ona jest? Młot, półksiężyc, półksiężyc. Słabe przygotowanie prowadzi do pośpiesznych poprawek. Półksiężyc, młot, klejnot. Déjà vu? Szpon, okrąg, młot. Są rzeczy gorsze niż śmierć. Chociażby nieumieranie. Półksiężyc, młot, półksiężyc. Zawsze jest ktoś, kto będzie się tobą opiekować. Półksiężyc, klejnot, półksiężyc. Nie są wcale tacy weseli. To tak po prostu tknęło. Młot, półksiężyc, młot. Zawsze będzie ktoś, kim trzeba się zaopiekować. Szpon, szpon, szpon. Przyszłość wygląda świetlanie. Żądanie, brak.